Portal Mołomża musi dotrzeć w każde miejsce. Dzisiaj nadajemy prosto z pola bitwy. Właśnie tutaj, na fortach w Piątnicy, zorganizowana jest potężna impreza ASG. Siły separatystów i siły rządowe ścierają się ze sobą. A wojna, piekło! Właśnie o to chodzi. Znajdujemy się teraz w Łomży, w bunkrze numer 1 i rozgrywamy plenerową strzelankę, czyli rozgrywkę ASG, co z angielskiego oznacza Airsoft Sport Game. Tak jest, tutaj po prawej znajdują się pasjonaci tego sportu i ja. Z Łomży dla Państwa Paweł Jakimi. Dziękuję. Łukasz, powiedz mi, skąd pomysł, żeby tutaj w taki sposób chłopakom zorganizować czas? Na terenie Podlasia i Mazowsza mamy sporo ekip airsoftowych i mamy po prostu duże na to wzięcie. No i postanowiliśmy, że zorganizujemy taką większą strzelankę, no bo takich większych ogólnie często się nie organizuje. Ze scenariuszem przede wszystkim o to chodzi, żeby się świetnie bawić. Dzisiaj jest około 70 osób, ogólnie zgłosiło się około 100 osób. No i scenariusz polega na tym, że są dwie frakcje, siły separatystów i siły rządowe. No i siły rządowe, jak i separatystów, mają oddzielne zadania, które muszą zrobić. No i tak, siły separatystów muszą zdobyć wskazówki, pierwsze muszą zdobyć, one są oczywiście zaszyfrowane, muszą je odszyfrować i zdobyć miejsce prototypu broni, która jest ukryta tutaj na naszym terenie rozgrywki, a siły rządowe muszą znaleźć również wskazówkę, odszyfrować ją i zdobyć siły, zdobyć punkt ewakuacji. Czym prócz zabawą to dla Was jest? Przede wszystkim to jest nasza pasja. No. Charakteryzujemy się naprawdę jako różne jednostki wojskowe różnych krajów, jak i również, jak widać, Polski. No i to jest nasza pasja. To właśnie w odróżnieniu od paintballu to jest ciekawe, że możemy różne stylizacje przybrać. Mamy tu repliki odwzorowane w skali 1:1 i strzelamy na kulki plastikowe, nie na farbę. We'll be right back.
Jak rozgrywka? No, dajemy radę, siły separatystyczne prowadziły do tej pory przez to pierwszą godzinę akcji, a siły rządowe, no ciężko im było grać na naszym terenie. Jak to siły rządowe, oni zawsze mają swoją taktykę, swoich dowódców, my dowódców nie mamy i nam po prostu gra jakoś lepiej wychodzi. Chodzi do tej zabawy, jak osobiście? Osobiście jest to dla mnie bardzo fajna zabawa. Gram już od w ASG 7 lat. Nie planuję tego przerwać. Z roku na rok jakoś mi coraz bardziej się podoba to. Dlaczego czapka Mikołaja? Cały czas mogą być święta. Czym dla ciebie jest ta rozgrywka? Rozgrywka? Odskocznią od pracy, codzienności. Nerwów. Jak w ogóle podchodzisz do ASG? Czym dla ciebie jest? No, to jest spędzenie wolnego czasu, weekendy. Co któryś weekend, który mam wolny, mogę sobie pójść pobiegać. Ja lubię i las, lubię i karabiny, lubię w wojsko. ASG? Dobrą zabawą. To najważniejsze, tak? A coś się zepsuło? Trochę. A co takiego konkretnie? No właśnie, próbuję się dowiedzieć. Aha. Po prostu nie podaje mi kulek, no strzela na pusto. Masz w razie czego jakiś zapasowy sprzęt? To jest mój zapasowy sprzęt. Odwzorowane bronie. Sam interesujesz się wojskiem? Myślałeś kiedyś o pójściu do wojska? W wojsku nigdy nie byłem, tak? Po prostu usłyszałem o ASG, popatrzyłem w stronę najpierw na internecie, o co w tym chodzi ogólnie, nie? I tak spróbowałem, kupiłem karabin, a jak się kupiło karabin, to potem systematycznie coś dalej się kupowało po prostu, nie? W ogóle to jest drogi interes, żeby w takie coś się bawić? Zacząć to, jak wiem, 300-400 zł można zacząć bawić w coś już ogólnie, a potem systematycznie coraz więcej, może i parę tysięcy to tak samo wydać. Jesteś na otwartym, biej!
chociaż tutaj o kulkę nie trudno, wszyscy traktują to jako dobrą zabawę i nikt ani ze strony separatystów, ani ze strony sił rządowych nie ucierpiał podczas kręcenia tego materiału.